Kochani, to jest wielka radość móc tu wyjść i składać świadectwo, jak wielki jest Bóg. Może zacznę od tego, że dziś już brat Leszek wspomniał o modlitwie, jaką ważność ma modlitwa, że jest naszym kompasem i Słowo Boże, które jest naszym przewodnikiem. Kiedyś pamiętam, jak usługiwałem tutaj, to zapytałem się, czym dla was jest Słowo Boże? I była taka jedna z odpowiedzi, była, że to jest droga życia. I to jest prawda. To jest Słowo Boże, to jest droga życia. Brat Leszek wspomniał też w modlitwie, że mamy za co dziękować Bogu. I to jest prawda. Mamy Mu za co dziękować każdego dnia. Brat Józef wspomniał w modlitwie, że dziś Pan Bóg nas obudził i otworzył nam oczy. Czy to nie jest świadectwo, że tu jesteśmy? Dlatego powinniśmy składać świadectwo o naszym wielkim Bogu, kochani. Zanim powiem świadectwo, to chciałbym serdecznie przekazać serdeczne pozdrowienia z Puław koło Lublina, od tamtejszego zboru i od mojej żony też serdeczne pozdrowienia. Kochani, kiedy byłem w poprzednim tygodniu właśnie w Puławach, koło Puław, ale w Puławach w zborze, to byłem naprawdę ubłogosławiony Słowem Bożym, ponieważ byli bracia, dwóch braci było z Brazylii, dzielili się Słowem Bożym. Kochani, to cudowne jest, kiedy można słuchać Słowa Bożego i kiedy Pan Bóg mówi do nas przez to Słowo Boże. I tak właśnie było, że do mnie mówił w tamtym tygodniu i w tym tygodniu też poprzez film, który oglądaliśmy w piątek. To jest naprawdę niesamowite, że... Ale to wszystko musi się, może być wtedy w twoim życiu, kiedy słuchasz Jego głosu. Bo kiedy nie słuchasz głosu Bożego, to Pan Bóg nie będzie mówił do ciebie. I to każdy z nas wie. I tak właśnie przez tych braci Pan mówił do mnie, jak ważna jest społeczność, kochani. Jak ważni są bracia i siostry. Jak ważna jest modlitwa, abyśmy się modlili jedni o drugiego, abyśmy wspierali jedni drugich, kochani. Abyśmy umieli przebaczać przede wszystkim jedni drugim, kochani, bo to jest tak ważne u Boga. Bóg nas wszystkich kocha. Ale jeśli nie będziemy umieli przebaczać, kochani, to jak my będziemy wyglądać w oczach Boga? I chciałbym złożyć takie świadectwo, które właśnie jeden z tych braci z Brazylii się dzielił, kochani. Naprawdę w niesamowity sposób Bóg działa tam w kościołach w Brazylii. Słyszałem wiele świadectw, ale to jedno utkwiło mi tak w pamięci. Właśnie o przebaczeniu. Mówił o jednej siostrze, która była u nich w zborze już około 15 lat. I przyszedł czas taki, że zachorowała na jakąś dziwną chorobę, nietypową. I poprosiła braci starszych, pastora i braci starszych, aby się modlili o nią. Więc oni stanęli w modlitwie i prosili Pana o uzdrowienie tej siostry. Ale Bóg nie działał. Bóg nie działał i siostra się ich pyta, czemu Bóg nie działa, czemu mnie nie uzdrawia. Więc bracia starsi i pastor ponownie stanęli w modlitwie. I Pan Bóg im pokazał przez jednego ze starszych braci, dlaczego Pan Bóg nie uzdrawia tej siostry. Ponieważ ona nie ma przebaczenia, ona nie umie przebaczać. A czemu? Ponieważ kiedy jeszcze nie była nawrócona, rozwiodła się z mężem. Mieli czwórkę dzieci. I ona powiedziała później, ten pastor po tej modlitwie, gdzie Bóg im pokazał, dlaczego Pan Bóg ją nie uzdrawia, że ty nie masz, siostro, przebaczenia w sobie, że nie umiesz przebaczyć. A ona mówi, że no tak, tak, no. Nie umie przebaczyć swojemu mężowi, ponieważ narobił tak wiele złego w moim życiu. I pastor wtedy do niej powiedział, że wiesz, siostro, że Pan Bóg mówi, że musimy przebaczać, musimy umieć przebaczać.
I że jeśli nie przebaczysz swojemu byłemu mężowi, to Pan Bóg nie będzie cię dotykał, nie będzie działał w twoim życiu. I chyba wiele razy przekonaliśmy się w naszym życiu, że jeśli nie umiemy przebaczać, to Pan Bóg nie działa. I słuchajcie, ta siostra po modlitwie z braćmi, z pastorem powiedziała, że przebaczy temu mężowi. I przebaczyła mu. Te wszystkie złe rzeczy, które on czynił w ich małżeństwie, w ich życiu. I oni z tym mężem się pojednali. I mieli czwórkę tych synów. I słuchajcie, to jest niesamowite, że po kolei ci synowie przychodzili do Boga ze swoimi rodzinami. Także czy niewielki jest Pan Bóg, kochani, ale jeśli jesteśmy czyści, jeśli się oczyszczamy przed Nim, jeśli słuchamy Jego słowa. I dziś, kochani, kiedy jechałem samochodem tutaj do zboru, słuchałem Biblii audio, to Pan Bóg, każdy z nas zna to słowo w Hebrajczykach, w 4 rozdziale, od 12. To Pan Bóg tak przemówił do mnie przez to słowo. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego ukryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Jak wielką moc ma Słowo Boże, kochani. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę? Tu właśnie Pan Bóg nam powiedział, jak Jego Słowo jest, jaką ma moc. Dziś będziemy się karmić Słowem Bożym. Módlmy się, aby to Słowo, kochani, docierało do nas, aby to Słowo nas przemieniało, aby nas uczyło przebaczać, aby nas uczyło kochać jedni drugich, a przede wszystkim, abyśmy szanowali społeczność, w której jesteśmy. I modlili się, aby ta społeczność wzrastała i aby Pan Bóg przydawał nowe osoby, bo tak wielu jeszcze, kochani, nie zna Boga. Dziękuję.